Dzień dobry, Jacek Korzycki, gość OX.pl. Właśnie musiałem podwinąć spodnie, żeby przejść przez Brodzik. To już pierwszy krok do nauki pływania. W 15 minut na pewno nie zdążę się nauczyć pływać, ale na pewno porozmawiam z Anną Tomicą, która jest naszym gościem. Cześć. Cześć. Jak to jest? Przecież triatlon to chyba tylko 1/3 pływania. Jak to jest? Ty trenujesz specjalny rodzaj triatlonu, tak? Jaki? Generalnie trenuję cross triatlon, czyli odmianę terenową triatlonu. Jakby pływanie jest niezmienne, tak samo jak w tradycyjnym triatlonie przebiega ono na otwartych zbiornikach wodnych. Są to jeziora, rzeki, morza, oceany, w zależności od miejsca rozgrywania zawodów. Natomiast część kolarska jest tutaj o tyle inna niż w tradycyjnym triatlonie, że poruszamy się na rowerach MTB i trasy są górskie, mniej lub bardziej też w zależności od miejsca rozgrywania zawodów, a na sam koniec mamy bieg przełajowo-górski. I zmieniłaś z takiego triatlonu klasycznego, zwykłego, lżejszego na ten triatlon z górskim? Właściwie nie do końca. No, jak to wyglądało? Moja przygoda zaczęła się od pływania. Następnie trenowałam przez parę lat kolarstwo górskie. Później po przerwie dwuletniej od jakby czynnego uprawiania sportu i startowania w zawodach postanowiłam spróbować swoich sił w triatlonie i jakby równomiernie startowałam zarówno w cross triatlonach, jak i w triatlonach szosowych. Jednak ze względu na moją poprzednią dyscyplinę, czyli kolarstwo górskie, zdecydowałam się skupić i wyspecjalizować już w tej odmianie terenowej i obecnie tylko cross triatlon. Czyli lubisz się po prostu spocić, lubisz, nie wiem, zobaczyć błoto, które jest na całym twoim ciele, tak, a później jest znowu basen. Dlaczego to robisz? Myślę, że z kilku powodów. Na pewno dla takiej adrenaliny, dreszczyku emocji, tak zwanych endorfin również. Jednak ruch na świeżym powietrzu, zwłaszcza wśród natury, a cross triathlon jest praktycznie cały czas w naturze. Nie mamy tutaj miast dużych, rozwiniętych asfaltów, tylko jednak lasy, przepiękne widoki, więc na pewno też z tego względu. A poza tym lubię jeść, więc muszę się ruszać. A, lubisz jeść i musisz się ruszać? Tak. To jaką masz dietę? Znaczy co, całą twoją dietą jest po prostu ruch? Nie do końca. Wiadomo, muszę uważać też na to, co spożywam, w jakich ilościach, ale jednak myślę, że gdyby nie sport i droga, którą wybrałam w moim życiu, to tej diety nie pilnowałabym tak bardzo jak teraz, więc no. A kiedy zaczęła się ta droga w twoim życiu? Kiedy wybrałaś pływanie zamiast jedzenia? Moi rodzice mnie wrzucili do basenu, tak jak przed chwilą operator mi zagroził, że jak będę tak gadał głupio, to mnie wrzuci, więc ja muszę uważać. Tak, dokładnie. No, i co rodzice powiedzieli, że byłam trudnym dzieckiem, więc postanowili spożytkować moją energię na coś innego niż właśnie dokuczanie w domu i bycie niespornym bachorem. Więc zapisali mnie na naukę pływania do pana Krzysia Burego ze Swim Sportu w Skoczowie. Jakby już pan Krzysiu zaszczepił we mnie całą miłość do pływania, zarówno jak i do sportu, bo wcześniej byłam bardzo nieruchliwym dzieckiem, łącznie z tym, że potrafiłam uciekać z zajęć wychowania fizycznego. Tak więc... Anna Tomica, która uciekała z zajęć wychowania fizycznego, no proszę. Tak, więc jakby pan Krzysiu był taką właściwą osobą we właściwym momencie w moim życiu, która ukształtowała gdzieś te moje późniejsze losy. I od biegania się zaczęło? Od pływania. Od pływania, właśnie, tak. Od pływania się zaczęło. A jakieś kontuzje? Wiele. Tak? Niestety. Ja czytałam o jakimś złamaniu, nie jednym. Tak, jak to? W sumie miałam... Czyli proszę, triatlon jest jednak niebezpieczną dyscypliną sportową. Ja tutaj dobrze się czuję w tym krześle. Przynajmniej nic sobie nie złamie chyba. Dokładnie. Jak to wygląda? Jakby wypadków miałam wiele, zdecydowanie większość na rowerze, chociaż zdarzyło mi się też złapać kontuzje biegowe. Jednak najbardziej taką dramatyczną była moja ostatnia kontuzja, czyli właśnie złamanie wielokrotne obojczyka. Właśnie na zawodach triatlonowych z odmianą szosową, tak więc... Również po tym wypadku był to dodatkowy bodziec na tym, żeby się skupić jednak na tej dyscyplinie, która jest mi bliższa, czyli kolarstwo górskie, nie szosowe, jeśli chodzi właśnie o część triatlonową. No dość długo dochodziłam do siebie, bo praktycznie 8 miesięcy
zbierałam mój staw ramienny do kupy. Ale miałam to szczęście, że trafiłam do naprawdę super chirurgów w Katowicach i mój fizjoterapeuta tutaj właśnie z terenu cieszyńskiego też zrobił kawał dobrej roboty, żebym była w stanie wrócić do tej sprawności i dalej robić to, co kocham. Więc no, od czyli tamtej bieganie, pory nie ma kontuzji. Pływanie i właśnie i te różne rzeczy na rowerze. Ale jesteś też artystką. I tak się zastanawiam, ile jest w tobie w twoim życiu sportsmenki, a ile jest artystki, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, czy nie, ale byłaś na studiach związanych z grafiką, tak? Tak. Mhm. Nie wiem, czy już czas przeszły byłaś, czy nie do końca. Jesteś jeszcze na tych studiach. No i twoje prace były wystawiane w różnych krajach, między innymi w Rosji, w Chinach na przykład, tak? Tak. Ale też na naszym terenie. Mhm. Chyba wystawa więzi. Tak, tak? W muzeum. Czujesz się bardziej artystką, czy sportsmenką, czy jakoś umiejętnie dzielisz życie na te dwie pasje? Jednak mimo wszystko czuję się bardziej sportowcem niż artystką, chociaż ta dusza artystki jest we mnie na co dzień, nawet teraz, bo już nie zajmuję się tak czynnie sztuką i grafiką jak jeszcze 2-3 lata temu, to ta dusza we mnie dalej jest i przejawia się w moim życiu zarówno sportowym. Na przykład projektuję sobie sama moje stroje startowe. Więc tutaj te moje artystyczne pociągnięcia staram się połączyć ze sportem, tak, bo jednak wyczynowe uprawianie triatlonu kłóci się z rolą takiej prawdziwej światowej artystki, więc musiałam tutaj coś wybrać, no i mimo wszystko wybrałam sport. Ale to nie jest tak, że już nigdy w życiu nie wstąpisz na drogę artystyczną? Myślę, że nie. Myślę, że na pewno jeszcze kiedyś wrócę do tego, ale to musi być ten właściwy moment. Jeżeli Państwo chcieliby na przykład, żeby Ania Tomica zaprojektowała też strój, tak, to jest to możliwe, tak? Ja myślę, że się zgłoszę. Taki strój na basen, ale żeby się nie zmoczyć za bardzo. Na przykład. Czego słuchasz? Jakie filmy oglądasz? To mnie ciekawi. Słucham bardzo różnej muzyki, ale moim właśnie ulubionym artystą jest Eminem. Jednak na który co właśnie dzień... sobie tam pływa z tyłu, ale powiedział, żeby go tak nie filmować, więc nie będziemy tutaj... Ale słucham dużo muzyki alternatywnej, indie, rocku również, także praktycznie wszystko w zależności od humoru. A jak wygląda twój dzień? Bo widzę, że masz dużo różnych aktywności. Zastanawiam się, ile przeznaczasz na sen na przykład i później po kolei, jak to wygląda? Więc tak, staram się zasypiać o 23:00, nie zawsze mi wychodzi i śpię tak do 8:30. Wybudzam się bardzo długo, jakby... Jest to dla mnie trudny moment dnia, bo jestem śpiochem, więc najchętniej bym każdego ranka pozostał na łóżku jak najdłużej, ale jednak... Jak powiedział Marek Aureliusz, rankiem, kiedy niechętnie się budzisz, pomyśl sobie, budzę się do trudu człowieka. Tak i ty sobie wtedy tak myślisz tak, i tak jest. Dokładnie. Mhm. Więc wstaję w końcu po jakimś czasie. Zazwyczaj robię sobie owsiankę. Tak, tutaj spożywam głównie mleka roślinne, czyli migdałowe, sojowe czy ryżowe, bo nie mogę spożywać laktozy. Więc zjadam sobie taką owsiankę, zazwyczaj oglądając serial jednocześnie. Tak. A zdradzisz jaki? Zazwyczaj są to seriale fantasy lub science fiction, ale lubię też właśnie kryminały, thrillery. Aktualnie oglądam Supernatural. O. Także znam polecam, ten format. Bardzo lubię. Po zjedzeniu owsianki zazwyczaj... To jest o tych braciach, którzy mają takie jakieś moce, tak? Różnego tak, rodzaju. Walczą z siłami nadprzyrodzonymi. Takim tak, i nawet jest to znośne dla osób, które nie znoszą fantastyki, dla mnie na przykład. W sensie tak. Jestem w stanie przenieść się do tego świata. Do tego tak, bo to jest takie połączenie fantastyki, ale też wielu wierzeń. Tak? Jest bardzo dużo nawiązań do różnych religii. I właśnie i nie budzi to śmiechu, to znaczy człowiek się po prostu jest w stanie zaangażować tak, w tą akcję. A poza tym jest bardzo zmienne, ciągle coś tam dzieje, jest dużo akcji, więc bardzo fajna seria. Myślę, że kiedyś zagrasz może też w jednym z odcinków. Fajnie by było. Wyłonisz się jak Afrodyta z jakiegoś tutaj kąpieliska. No, to by było fajne. I pogrodzisz wszystkim. Tak, więc... I później po tym serialu? Później po tym serialu zazwyczaj krążę gdzieś po mediach społecznościowych przez chwilę, żeby przetrawić... Bo prowadzisz też swoją firmę. Tak. Więc między innymi dokładnie. Też zawodowo jesteś na Facebookach i innych różnych. Tak, więc układam sobie śniadanie w moim żołądku przy okazji i później idę na trening, zazwyczaj o godzinie 11. Jeśli idę biegać, to zazwyczaj biegam z moim psiakiem Cookie.
Natomiast no, jeśli wybieram rower, no to Kuki niestety cierpliwie na mnie czeka, aż wrócę do domu. Następnie obiad i później udaje się... Ale nie owsianka? Nie, już nie. Zazwyczaj ryż z jakimiś warzywami, ale wiadomo, trzeba urozmaicić dietę. I następnie po krótkiej takiej przerwie na przykład czytanie książki, spacer z Kuki lub po prostu takie nierobienie kompletnie niczego, udaje się do mojej pracy. Czyli albo na basen, gdzie szkolę zarówno dzieci, jak i triatlonistów właśnie w pływaniu, albo jadę na siłownię w Skoczowie i tam prowadzę treningi ogólnorozwojowe i spinningowe. I wracam do domu tak mniej więcej o 21:00. Kuki może też liczyć na spacer wieczorny, czy już nie? Tak. Właśnie tak? Pierwsza rzecz, jaką robię po powrocie z pracy, to jest spacer z moim psiakiem. Później kolacja, książka i spanie. Nie spodziewałem się, że masz po prostu tak to zorganizowane wszystko. Dzięki powiem szczerze, że muszę, bo jak nie mam, to rozpada się dosłownie wszystko. Mhm. Także... A tutaj w tym miejscu bywasz często? Jesteśmy na basenie Uniwersytetu Śląskiego. Tak, na Usiu bywam. No, myślę, że spokojnie 5 razy w tygodniu właśnie na tym basenie. Także... Polecasz. Spędzam tu dość dużo czasu. Można mnie tu często znaleźć. Na zakończenie zapytam Cię o więzi, bo tak brzmi jedna z Twoich wystaw. Taki ma tytuł. O Twojej więzi. Rodzinne, społeczne, jakie zawiązujesz w ogóle. Jeśli chodzi o samą wystawę, która miała miejsce no, już parę lat temu, to była ona inspirowana głównie więźniami rodzinnymi. Był to dość przewrotny okres w moim życiu, kiedy te prace powstawały, ponieważ wtedy poznałam mojego ojca biologicznego, tak więc mój świat rodzinny trochę wywrócił się do góry nogami i targały we mną przeróżne emocje w stosunku do samej siebie, w stosunku do najbliższych mi osób, więc miałam bardzo dobrą pożywkę, żeby tą wystawę stworzyć. Ale są to zdecydowanie najbliższe mi prace, które zresztą do dzisiaj wiszą w moim mieszkaniu i ozdabiają moje ściany. Zaraz tam przyjdziemy zobaczyć, jak to wygląda. Zapraszam. Tak, z Eminemem. No, najlepiej. Więc są to do dziś dzień bardzo ważne prace, które jakby symbolizują jeden z chyba z ważniejszych takich okresów w moim życiu. Jeśli chodzi o więzi aktualne, to jakby tutaj dalej staram się pielęgnować z tymi najbliższymi mi osobami, jeśli chodzi o rodzinę, czyli właśnie mama, tata, siostra, babcia. Ale chyba najbliższą więź mam z moim psem. Ja mam poczucie, że to jest moja bratnia dusza, jakkolwiek by to nie brzmiało. A poza tym mam dużo takich więzi z osobami, z którymi dzielę pasję, czyli około sportowymi. Tak większość moich przyjaciół jest ze sportem związana. Lub ze sztuką, bo na przykład moja najlepsza przyjaciółka też miała swój epizod, jeśli chodzi o właśnie grafikę. Więc moje więzi takie są mocno związane jednak ze stylem mojego życia. I staram się je pielęgnować, aczkolwiek przy moim trybie życia nie jest to łatwe. Ale widzę, że też znajdziesz czas na te więzi, tak, na pielęgnowanie tych więzi. Staram się go znajdywać, ale całe szczęście cała moja rodzina i bliscy przyjaciele są bardzo wyrozumiali i wiedzą, że ciężko czasem jest mi poświęcić uwagę, ale całe szczęście też dzięki temu, że jednak robimy wspólne rzeczy, to bardzo często pielęgnowanie naszych relacji polega na przykład na wspólnym treningu. Tak, idziemy na rower na przykład, czy pobiegać z tatą, właśnie biegamy sobie po górach. I macie dobry kontakt. Tak, mamy bardzo dobry kontakt i myślę, że jakby też to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, jest w dużej mierze zasługą właśnie mojej rodziny i moich przyjaciół. Bo jednak każdy z nas ma takie chwile, które są trudne i w których bardzo łatwo jest zwątpić siebie, w świat, tak, w ogóle. Tak jak na przykład mój wypadek z 2017 i właśnie te wszystkie osoby były blisko mnie i wspierały mnie, więc jakoś nam się udaje pielęgnować. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chciałby, nie wiem, być zapielęgnowany, opielęgnowany, przepielęgnowany, nie wiem jak to się mówi tak naprawdę, albo spotkać po prostu Annetę Micę, to może na basenie, może również w górach, tak. Może gdzie również, w jakiejś galerii sztuki na przykład? No, teraz rzadko, ale myślę, że w kinie. W kinie, właśnie. O. Tak, albo na koncercie Eminema. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była Anna Tomica. Dziękuję.